Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku Nieruchomości w czasie inflacji. Test właśnie teraz. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę z inwestycjami na inflacji, na deflacji, na hossach, na bessach, na krachach, na euforiach, na 5 różnych klasach aktywów, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej i oczywiście informuję także, że w najbliższy wtorek o godzinie 18:30 będziemy mieć kolejne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Już zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Nieruchomości w czasie inflacji. Test właśnie teraz. Jak zachowują się nieruchomości w czasie rosnącej inflacji? Właśnie na naszych oczach obserwujemy, co się dzieje w sytuacji, kiedy inflacja wymyka się spod kontroli i jak zachowują się nieruchomości. Gdzie ten test w czasie rzeczywistym trwa? Gdzie możemy to obserwować? Oczywiście. Możemy to obserwować teraz w Turcji. Odpowiedź brzmi właśnie w tym kraju nad Morzem Śródziemnym, gdzie inflacja sięga 36% i jak zachowują się nieruchomości. Zobaczcie Państwo ten wykres, który jest teraz w tle. On pokazuje, że dynamika wzrostu, roczna dynamika wzrostu cen nieruchomości w Turcji osiągnęła i przekroczyła nawet poziom 50%. Jaki jest wniosek? Inflacja sprzyja temu, żeby ceny nieruchomości szły do góry i to się potwierdza z tymi obserwacjami, które notuje historia gospodarcza na przestrzeni ostatnich lat i ostatnich kryzysów. I bardzo dobrze to widać teraz właśnie po tym, co się dzieje w Turcji. Oczywiście, to jest, co jest bardzo ciekawe, ten wzrost cen taki bardzo dynamiczny, przekraczający inflację, który daje rzeczywistą ochronę kapitału przed inflacją dla tych wszystkich w Turcji, którzy mają swoje nieruchomości, ponieważ inflacja na poziomie 36, a wzrost cen nieruchomości o średnio o 50% sygnalizuje, że realnie takie osoby, które posiadają nieruchomość w Turcji, zyskują nieco ponad 10% na tym, że posiadają nieruchomości, pomimo tego, że inflacja szaleje, wymyka się spod kontroli w Turcji i sięga tych 36%. I to dzieje się jeszcze przed tym, jak stopy procentowe zaczęły w Turcji bardzo mocno spadać, ponieważ tutaj prezydent Erdogan stosuje niekonwencjonalną politykę gospodarczą, monetarną w tym kraju. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Natomiast ewidentnie tutaj widać, jest to powiązane z tym, że inflacja w Turcji zaczęła po prostu wymykać się spod kontroli i ci wszyscy, którzy mają ceny, którzy mają jakiś kapitał w Turcji, wolą inwestować teraz w nieruchomości. Być może to jest teraz ten takie koło napędzające się tak dynamicznego, bardzo dynamicznego wzrostu cen, ponieważ wzrost cen nieruchomości średnio w całym kraju o 50% to naprawdę jest ewenement i bardzo rzadko się takie coś zdarza. Mieliśmy także w ostatnim czasie informacje dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii i także tego, jak zachowują się ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii. No i zobaczcie Państwo, ceny nieruchomości sięgają na dynamice 10%. Jest to dynamika zbliżona do tego, jak zachowują się teraz nieruchomości w naszym kraju. Ale co jest także interesujące, to fakt, że ostatnie dane o wynagrodzeniach i jeżeli je połączymy z inflacją, czyli jeżeli zbadamy, jakie są rzeczywiste wynagrodzenia, realny fundusz płac, tutaj on ewidentnie spada, zaczyna już spadać od prawie kwartału, jest ujemny, a to może w najbliższym czasie dać jakieś perturbacje w polityce społeczno-politycznej tego kraju, ponieważ no, jeżeli realne wynagrodzenia spadają, no to występuje takie podglebie pod to, żeby występowała różnego rodzaju perturbacje społeczne, ruchy polityczne, które będą miały za zadanie zmienić to i oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia prowadzi to do tego, że siła nabywcza spada, ci wszyscy, którzy mają swoje aktywa, tracą więcej. Oczywiście wynagrodzenia nie nadążają za inflacją i to jest bardzo negatywny czynnik zmniejszający skłonność do konsumpcji. Warto o tym pamiętać, że jeżeli ten stan się utrzyma, no to wtedy można oczekiwać w najbliższym czasie dość sporych zmian i konfliktów, oczywiście także społecznych w Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, co będziemy to oczywiście monitorować, ponieważ ta proporcja między wynagrodzeniami a inflacją, czy te realne płace, jeszcze raz podkreślam, tempo wzrostu wynagrodzeń pomniejszone o inflację dla różnych krajów zachowuje się diametralnie inaczej i w tych krajach, gdzie ta dysproporcja jest ujemna,
czyli gdzie realne płace stają się ujemne na dynamice, mogą być w tym czasie pewnego rodzaju naprawdę niepokoje społeczne i zmiany oczywiście w polityce. Natomiast dzisiaj poznaliśmy serię danych makroekonomicznych o Polsce i na samym początku oczywiście też powiem o wynagrodzeniach, ale chciałbym także powiedzieć, żeby pełny mieć obraz tego, jak w grudniu zachowała się polska gospodarka, poczekamy z ostatecznymi wnioskami na dane w poniedziałek o sprzedaży detalicznej, więc w poniedziałek po południu zrobię specjalny już taki materiał o tym, jaka jest kondycja polskiej gospodarki na przełomie 2021-2022. Natomiast te dane, które teraz poznaliśmy, najciekawsze oczywiście były o wynagrodzeniach, gdzie dynamika przekroczyła 10%, ale również przekroczyła nawet skrajnie optymistyczne prognozy i to, że te dane o inflacji, o wynagrodzeniach wyraźnie przekroczyły poziom inflacji w Polsce, która w grudniu osiągnęła poziom 8,6, daje to cały czas realną dynamikę wzrostu wynagrodzeń tego funduszu płac na poziomie około nieco ponad 2%. A to jest dobry czynnik sygnalizujący, że w tym najbardziej trudnym okresie, kiedy wchodzimy w ten najbardziej trudny okres związany ze zmaganiem z inflacją, kiedy inflacja ma osiągać swoje apogeum na początku 2022 roku, to cały czas wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja w Polsce, a to sprawia, że to podglebie, jeszcze raz podkreślam, pod różnego rodzaju niepokoje społeczne, konflikty jest zdecydowanie mniejsze i nie skłania aż tak wielu naszych obywateli do protestów z powodu oczywiście inflacji, która szaleje, jest w ujęciu globalnym praktycznie od Stanów Zjednoczonych aż po Japonię dużym problemem i oczywiście jest także problemem w naszym kraju, warto o tym pamiętać. Co jest także istotne, poznaliśmy także dane o produkcji przemysłowej, które także były lepsze od prognoz. Zobaczcie Państwo, jak one rosną. Poznaliśmy także dane o wydatkach budowlano-montażowych. One najbardziej zawiodły, a to skłania już ekonomistów z banku Pekao S.A. do tego, żeby prognozować wzrost dynamiki wzrostu PKB w czwartym kwartale w okolicach nawet 7%, nieco poniżej 7%, a w całym 2021 roku w okolicach 5,6%, więc widać rewizję w górę dynamiki wzrostu PKB, tych prognoz co do tego, jak polska gospodarka się rozwijała już w ujęciu realnym, ponieważ dynamika wzrostu PKB jest podawana w ujęciu realnym, czyli już po uwzględnieniu inflacji. Natomiast poznaliśmy także dane o inflacji PPI, czyli inflacji producenckiej, tożsamej z tymi danymi, które poznaliśmy wczoraj dla Niemiec. Wczoraj dla Niemiec inflacja wyniosła prawie 25%, dzisiaj dla Polski te same dane pokazują inflację na poziomie 14,2%. Natomiast były one bardzo zbliżone do prognoz, więc tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. I oczywiście skupimy się na tym głębiej w poniedziałek, natomiast poznaliśmy także dzisiaj dane o długu w trzecim kwartale. Według Eurostatu był to już drugi kwartał, w którym stosunek długu do PKB w Polsce spada, więc Polska się generalnie oddłuża. To jest bardzo ważny element, że nie przekroczyliśmy tego poziomu pułapu 60%. I co jest także bardzo, bardzo interesujące, te ostatnie dwa tygodnie prowadzą do tego, że zmniejszają się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych. Już pierwsze te transakcje rynkowe, pierwszy ten ciąg transakcji i tych dni w ostatnim czasie na rynku pieniężnym i na rynku polskich obligacji sygnalizują, że spadają nieco oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych. Oczywiście prawdopodobnie nic się nie zmieni w trajektorii podwyżek stóp procentowych do końca pierwszego kwartału, ale później może już być bardzo interesująco. Stopy procentowe w Polsce nie muszą iść aż tak bardzo w górę, natomiast prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia stopy procentowe w Polsce przebiją poziom 3%, to jest bardzo prawdopodobne, prawie pewne. No a teraz oczywiście wróćmy do sytuacji rynkowej, która jest arcyciekawa, przed nami pasjonująca sesja na Wall Street. Dlaczego? Z powodu tego, że z powodu zachowania indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, co rodzi konsekwencje dla wszystkich innych klas aktywów, a powodem tego jest oczywiście fakt, że w tym tygodniu i cały czas na samym początku sesji w Stanach Zjednoczonych utrzymują się te sygnały wskazujące, że w marcu dojdzie do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych, co w grudniu nie było wyceniane, a cały rok ma przynieść aż 4 podwyżki stóp procentowych, czyli za rok stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mają być o 100 punktów bazowych wyżej, czyli 1 punkt procentowy. I to jest ten powód, dlaczego Stany Zjednoczone zachowują się na indeksach giełdowych tak słabo właśnie teraz
i oczywiście obserwujemy zachowanie amerykańskich obligacji, które z powodu tego, że te indeksy giełdowe tak spadają, kapitał przenosi się do bezpieczeństwa i dlatego te obligacje są teraz kupowane. Prawdopodobnie jest to jakaś większa korekta. Utrzymanie nad linią szyi tej odwróconej formacji RGR, którą widzicie Państwo na wykresie właśnie teraz, czyli utrzymanie nad poziomem 1,70, zachęci cały czas do tego, żeby jednak wiesić dalsze wzrosty rentowności po tym, jak uspokoi się trochę sytuacja na giełdach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście gdy będziemy oczekiwać już na te podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ale już teraz zobaczmy, co się dzieje na indeksie S&P, gdzie podczas wczorajszego, w ostatniej godzinie notowań indeksy giełdowe po prostu zanurkowały, a to oznacza, że w najbliższym czasie będziemy testować super arcyważną strefę wsparcia, czy w rejonie 4420-4455, gdzie mamy średnie kroczące linie trendów wzrostowych, które widzicie Państwo na wykresie. I oczywiście dzisiaj będziemy tworzyć świecę tygodniową, a jak widzicie Państwo, najważniejszym przesłaniem, który płynie z wykresu, z analizy technicznej jest to, że w tym tygodniu wybiliśmy się dołem z prawie już dwuletniej formacji klina zwyżkującego. Według klasycznej analizy technicznej jest to formacja zapowiadająca odwrócenie trendu. Wybicie jest napędzane z każdą sesją, więc inwestorzy naprawdę przywiązują do tego wydarzenia dużą wagę, a to sygnalizuje, że jest duże i rosnące prawdopodobieństwo, że będą te wsparcia pokonywane, chociaż żeby rzeczywiście do tego doszło, no to powinniśmy mieć wsparcie z wszystkich klas aktywów, które powinny wspierać zachowanie indeksów giełdowych, w tym wypadku spadkowych, czyli powinniśmy mieć do czynienia ze spadkami kryptowalut, co ma miejsce, powinniśmy mieć do czynienia z presją na to, żeby były kupowane obligacje amerykańskie, to także ma miejsce, amerykański dolar, żeby był kupowany, to także ma miejsce i oczywiście, żeby surowce zaczęły spadać, a z tym jest jeszcze problem, ale do surowców jeszcze wrócimy, więc jeżeli surowce dodatkowo zaczną spadać, no to taka gama wszystkich wskazań poprzez analizę międzysektorową, międzyrynkową będą sygnalizowały, że jest naprawdę duża szansa na to, że akurat teraz impuls spadkowy przyniesie łamanie wsparć, więc sesja jest niezwykle ważna. Tworzymy w tym teraz świecę tygodniową, więc dzisiejsze zamknięcie będzie miało dużą, ogromną wagę, a zamknięcie na dobowych, czyli tygodniowych minimach jeszcze bardziej zwiększyłoby prawdopodobieństwo pokonania strefy wsparcia, o której mówiłem, 4425, gdzie mamy, widzicie Państwo na wykresie, dolne ograniczenie wielomiesięcznego jeszcze niepotwierdzonego kanału wzrostowego oraz średnią 200 sesyjną w okolicach tych 4450 punktów, więc ta strefa ma potencjał ku temu, żeby doprowadzić do wzrostowego odbicia. Warto być tego świadomym. Już na indeksie DAX walczy średnia 200 sesyjna, więc jeżeli średnia padnie na indeksie S&P, to pewnie i na DAX-ie także zostanie pokonana, a indeks będzie na dobrej ścieżce, żeby pokonać poziom 15 tysięcy punktów, który jest teraz newralgiczny. I bardzo podobnie jest na indeksie WIG20, gdzie zbliżamy się właśnie teraz w momencie tworzenia tego wpisu także do średniej 200 sesyjnej okolic 2255, więc zobaczymy, co tutaj będzie się działo, więc myślę, że na początku przyszłego tygodnia już będą także decydujące chwile dla giełd papierów wartościowych w Europie. No i teraz przejdźmy już do amerykańskiego dolara, ale poprzez pryzmat amerykańskich obligacji, spreadu między dziesiątkami stanów amerykańskimi a niemieckimi. Tutaj widać powiązanie, tutaj dość wyraźne. Przeanalizujcie sobie to Państwo, jak to ładnie funkcjonuje. Amerykański dolar będzie miał dzisiaj potencjał ku temu, żeby zaatakować poziom 1,13, ponieważ widać ewidentnie, że nie udała się próba wywołania wzrostów. Nie widać także tego, żeby była zamykana strategia carry trade, a to jest bardzo ciekawe. Być może ci inwestorzy, którzy inwestują w strategię carry trade poprzez to, że finansowane są inwestycje pożyczaniem euro, kupowaniem amerykańskiego dolara, zamiast wracać do euro, czyli odkupować parę euro-dolara, to zamiast zamykać taką strategię, to te kapitały płyną do amerykańskich obligacji i cały czas są parkowane w amerykańskim dolarze, dlatego euro-dolar nie chce się osłabić. Więc no, to może być bardzo ciekawe, co się będzie dalej działo, natomiast zwijanie strategii carry trade widać względem funta brytyjskiego, gdzie mamy osłabienie funta, no i znowu będziemy walczyć o to, żeby się czasem nie dostać do wnętrza tego rocznego kanału spadkowego, z którego no, wydobiliśmy się, ale jakoś nie chcemy kontynuować trendu umocnienia funta brytyjskiego, no i zobaczymy, jak to będzie, natomiast rynek
opcji dla dolar jena sygnalizuje możliwość podwyższenia zmienności i jakiegoś impulsu głębszego, w tym wypadku raczej spadkowego na parach związanych z jenem. I oczywiście, co jest także istotne, co jest związane z ryzykiem i z bezpieczeństwem, to fakt, że na fali spadków indeksów giełdowych znowu kupowany jest frank szwajcarski, euro frank szwajcarski spada i klasycznie książkowo odbija od swojego oporu 1,05. I jeżeli rzeczywiście dojdzie do kontynuacji spadków, no to dalsza presja na franka szwajcarskiego powinna wystąpić. Natomiast teraz analitycy techniczni już bardzo dobrze widzą, że każde ewentualne wybicie i powrót nad poziom 1,05 na eurofranku byłby silną zachętą do tego, żeby wieścić silną falę osłabienia franka szwajcarskiego i umocnienia euro w tym wypadku, ale raczej ta para wiąże się z oceną siły albo słabości franka szwajcarskiego i oczywiście siły i słabości popytu na ryzyko w ujęciu globalnym, ponieważ frank szwajcarski także pełni rolę takiego miernika, jakie jest nastawienie globalnych inwestorów, czy na ryzyko, czy też na bezpieczeństwo, w tym wypadku spadki, czyli umocnienie franka na bezpieczeństwo. No i zobaczcie teraz Państwo, co się także dzieje na rynku złotego, ponieważ tutaj zaczynamy próbować odbijać od ostatnich minimów. Jeżeli dzisiaj na dolar złotym odbijemy i zakończymy nad poziomem 4 zł cały tydzień, no to wzrosną jakieś szanse na potencjalne, ale jeszcze raz potencjalne wzrostowe odbicie i będziemy obserwować możliwość także pogłębienia spadków indeksów giełdowych, ale na razie moim zdaniem siła złotego jest na razie cały czas zachowana, pomimo tych spadków indeksów giełdowych, które obserwujemy, a to jest dobry prognostyk na najbliższą przyszłość. Zobaczymy oczywiście, co dalej się wydarzy. A teraz surowce, ponieważ tak jak powiedziałem, surowce jakoś nie chcą potwierdzać na razie spadków indeksów giełdowych, a powinno teoretycznie, powinniśmy mieć do czynienia z silnym spadkiem ceny ropy naftowej, miedzi przede wszystkim oraz oczywiście ceny złota. Na razie tak się nie dzieje. Cena złota zaczyna odbijać od tej już prawie dwuletniej linii trendu spadkowego. Warto na to zwrócić uwagę, że jakoś nie chcemy już dalej rosnąć. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie, czy ta linia zadziała. Miedź nie chce odbijać, nie chce przebijać swoich najbliższych wsparcia. Każde kolejne odbicie tworzy dołek wyżej, to jest zachętą do ruchu do góry, a ropa naftowa tylko nieznacznie na razie cofa się spod swoich maksimów, a tutaj dopiero spadek poniżej 80 dolarów zachęciłby do tego, żeby wieścić jakieś większe spadkowe odbicie, korektę spadkową w kierunku znowu okolic 70 dolarów. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. I na koniec oczywiście Bitcoin, który w momencie tworzenia tego wpisu już pokonuje poziom 38 tysięcy dolarów, czyli Europa potwierdza to wybicie nocne do kryptowaluty poniżej 40 tysięcy dolarów, a jeżeli dzisiaj Amerykanie dodatkowo to potwierdzą i zamkniemy się na rynkach regulowanym handlem Bitcoina poniżej 40 tysięcy dolarów, najlepiej bez większego dolnego cienia tygodniowej świecy, to będzie to wyśmienite zaproszenie do tego, żeby w przyszłym tygodniu Bitcoin nawet spadł w okolicach 30 tysięcy dolarów, gdzie mamy, jak widzicie Państwo na wykresie, linię szyi wielomiesięcznej, wielokwartalnej formacji podwójnego szczytu, którą już wprawne oko analityka, już nawet średnio zaawansowanego, jest w stanie wyłapać, więc test poziomu 30 tysięcy dolarów w przyszłym tygodniu będzie możliwy, jeżeli tylko dzisiaj uda się utrzymać jak najniżej, najlepiej na minimach tygodniowych i dziennych i oczywiście pod poziomem 40 tysięcy dolarów. Jak będzie, zobaczymy. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak sobie radzę na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoin, o wysłanie specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej. A każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę udanego dnia i oczywiście wspaniałego weekendu.